Jak wychodzę rano z domu i widzę taką pogodę, to aż odechciewa się pracować. Witajcie w drugim odcinku z gry Farming Simulator 22. Dzisiaj zrobimy oprysk. Będziemy pracować tym Massey Fergusonem, którego kupiliśmy w pierwszym odcinku. I podepniemy opryskiwacz. Więc tak, mały update tego, co się działo w zeszłym odcinku, jeżeli nie oglądaliście. Więc w zeszłym odcinku zaczynaliśmy grę od początku. Nie zaczynaliśmy ze swoją gospodarką, tylko bez gospodarki, ale z dosyć pokaźną sumką na koncie. Kupiliśmy ziemię, dokładnie ten kawałek, no i jakieś pierwsze podstawowe maszyny. Więc tak, zaraz wam pokażę bardzo fajną opcję. Po 22 dodali coś nowego. A konkretniej to chodzi o sekcja szerokości. Widzicie to w tym okienku dialogowym z lewej strony. W tym okienku z lewej strony macie takie niebieskie prostokąty. Można sobie dowolnie wyłączać i modyfikować, z jaką szerokością opryskiwacz będzie działał. Czyli możecie sobie na przykład wyłączyć lewą stronę oprysku i opryskiwacz będzie działał tylko i wyłącznie. Tylko będzie i wyłącznie z prawej strony działał, tak jak teraz. Albo możecie sobie zrobić jeszcze na przykład tylko na środku, albo dowolnie według uznania, co zależy. Więc tak, bierzemy się do pracy. A jeszcze na szybko sprawdzę, ile tu jest poziom nawiedzenia. 0. Dobrze. To na 8. Więc tak, dzisiaj zrobimy sobie oprysk. Zobaczymy, jak będzie z czasem. Jeżeli będzie wystarczająco dużo czasu jeszcze zostanie na dzisiejszy odcinek, no to może zrobimy jeszcze coś innego, ale to zobaczymy po prostu, ile zejdzie z tym, co teraz robimy. Pierwsze, co będę chciał, na pewno za pierwsze zarobione pieniądze, pierwszą rzeczą, jaką zrobimy za pierwsze zarobione pieniądze, to będzie postawienie jakiś wiatr, może tutaj z tej strony silos na pewno by się przydał, no bo nie zawsze ta cena jednak w skupach ziarna, że tak powiem, jest dobra, więc no silos jednak się przydaje. Ja zauważyłem, że ceny na przykład pszenicy, czy to jęczmienia, owsa, czy czegokolwiek innego najlepiej sprzedawać grudzień, styczeń, czyli w zimie. Nie wiem, dlaczego tak jest, no ale twórcy postanowili, że tak zrobią. Dlatego silos na pewno byłby bardzo dobrym pomysłem, żeby kupić, żeby można to po prostu było do tego grudnia przechować, a później sprzedać. Te pole przed nami też należy do nas i one chyba nawet nie jest nawilżone, tak, jest nawilżone tylko w 50%. Niestety jest gotowe do zbioru, więc bardziej nawieść nie możemy. Zaraz, co tu się dzieje? A, przód był podniesiony, znaczy opuszczony, dobrze. Ja osobiście nienawidzę opryskiwać, jak już jest taki duży wzrost roślin, bo no, po prostu nie widać, gdzie się opryskiwało wcześniej. Prawdopodobnie teraz nadkładam, no ale tak jak mówię, nie widać. Dobra,
Więc tak jak powiedziałem w zeszłym odcinku, tutaj zrobię to do końca, ale ja przyspieszę czas i jakąś muzyczkę dodam, więc mam nadzieję, że się będzie fajnie oglądać. I do usłyszenia po zakończeniu pracy. Witajcie z powrotem, ja już powoli kończę. Nie ukrywam, że chciałbym jeszcze zrobić żniwa z tego pola, które jest naprzeciwko, no ale niestety pada deszcz, a gdy pada deszcz, no nie można robić żniw, nie można mucić, więc po prostu ja teraz zakończę i pójdziemy do domu i przewiniemy czas o jeden dzień. I wtedy powinno być już... Znaczy mam nadzieję, że nie będzie padać po prostu na kolejny dzień, bo ogólnie tak, teraz mamy miesiąc wrzesień. Jeden dzień to jest jeden miesiąc w grze, więc jeżeli przewinę czas następnego dnia, to powinien być już październik. Mam nadzieję, że w październiku nie będzie padać i będzie można po prostu też żniwo zrobić. No ale to zobaczymy dosłownie za chwilkę. Twórcy troszeczkę zmienili rozwiązanie tego wszystkiego, tego przewijania czasu snu, bo teraz można po prostu iść do domu, się przespać w każdym dogodnym momencie. Nie trzeba czekać, tak jak to było 19 do godziny 19, żeby można było to włączyć, bo wcześniej jak się podchodziło do tego znacznika, żeby, znaczy do znacznika, tam nawet nie w każdym przypadku był znacznik, zależy na jakiej mapie, to wyskakiwał komunikat, jeżeli na przykład się poszło o 16, no to wyskakiwał komunikat, że nie dopadło ci jeszcze zmęczenie i po prostu trzeba było czekać do godziny 19 i tak, i tak. Dobrze, mamy nowy dzień, więc nie pada, na szczęście, więc weźmiemy kombajn. I pojedziemy zebrać tamto pole po prostu. O ile dobrze pamiętam, na tym polu jest sorgo. Jest to nowa uprawa w 22, w 19 tego nie było, a przynajmniej w podstawce, może było w jakichś modyfikacjach, ale w 19 nie było
tej uprawy sorgo, więc to jest coś nowego. Te pole z lewej strony nam jeszcze nie urosło do końca, więc jeszcze z tym niestety nie możemy nic zrobić. A tamte pole, tak jak pokazywałem wam wcześniej, jest nawiezione tylko do 50%, więc no niestety nie będzie pełnego zarobku z tego, ale trudno. Teraz tak, w tą stronę chyba byłoby najlepiej. Pokos słomy jest nam niepotrzebny, zresztą tutaj chyba nawet nie ma pokosu słomy z sorgo, nawet nie wiem. Ale w sumie można to sprawdzić. Nie. No dobrze, w tym miejscu też zrobimy tam lapsa i bliżej końca odezwę się do was. Się do was odezwać przy końcu, ale jak widzicie, niestety zaraz mój kombajn będzie pełny, więc ja sobie zatrudnię tutaj pracownika i przeniosę się do drugiego traktora. Do tego, co on tutaj robi? Dziwne. Naprawdę nie mam pojęcia, jak on się tutaj znalazł. Prawdopodobnie przez to, że zminimalizowałem grę i po prostu był gaz wciśnięty i sam pojechał. Tak się znalazł na ogrodzeniu u sąsiada. No dobrze, więc pojedziemy opróżnić kombajn. O, właśnie ma pełny zbiornik, wyskoczył komunikat. Jak widzicie, pod tam gdzie jest podana suma pieniędzy na koncie, widać pomocnik, a ma pełny zbiornik. Muszę przyznać szczerze, że te sorgo... bardzo dużo tego jest... bardzo dużo sypie z tego sorgo całego, bo na przykład jak się robi rzepak, no to jest tego dużo mniej, a przy soi to już w ogóle jest bardzo mało. A ceny? Możemy zerknąć na ceny. Aktualne ceny 1500, 1600. 1600. No musimy jechać to niestety sprzedać od razu, bo tak jak powiedziałem wcześniej, nie posiadamy jeszcze silosa, więc nie możemy wysypać i poczekać na lepszą cenę. Dlatego trzeba będzie jechać to sprzedać od razu.
Ja się teraz przeniosę do kombajna i kontynuuję pracę. Nie pamiętam, którym guzikiem miałem chowanie rury. A, tutaj dobra. Więc tak, jak skończymy te pole, to pojedziemy od razu to sprzedać. No i to będą pierwsze pieniądze, które wpadną na konto. Zobaczymy, ile tego będzie. Podejrzewam, że niewiele. No ale na początek lepsze coś niż nic. I zobaczymy, jakie będziemy mieli opcje. Może się kupi jakieś nowe maszyny, może się zainwestuje w jakieś pole niedaleko, chociaż te pole naprzeciwko, które chciałbym kupić, one są dość drogie i raczej jeszcze mi na nie nie będzie stać. Wiem, że tutaj jest też coś takiego jak łańcuchy produkcyjne, a żeby to zrobić, to z tego co wiem, trzeba albo postawić budynki nowe, albo można kupić te, które już są na mapie, one są rozsiane po całej mapie. Można po prostu podejść do takiego budynku i go kupić, no ale oczywiście, no nie, jest to tanie. Zobaczmy z bliska, jak to wygląda. A, czyli takie dosyć długie budynki zostają jednak po tym sorgo. W ogóle nawet nie wiem, co to jest te sorgo. Jeżeli wiecie, to dajcie mi znać w komentarzu. Bo nigdy się wcześniej z tą nazwą nie spotkałem, z tą rośliną, więc możecie mi dać w komentarzu znać, co to jest i do czego jest to używane. Chętnie poczytam. Oczywiście, jak zawsze, sorry za szumy kierownicy, no ale niestety ją słychać, jak się obraca. A to chyba będę powtarzał w każdym odcinku, no bo na G29 niestety taka jest, że jest dosyć głośna. Bardzo fajny sprzęt, bardzo fajne kierownice, serdecznie polecam, ale niestety wytwarzają niepotrzebny szum. Jest to zrobione na zębatkach, na takich jakby kołach, wałkach zębatych i no niestety to słychać. A w międzyczasie powiem wam ciekawostkę. Pierwszą kierownicę G29, jaką kupiłem na Amazonie. Kierownica ta działała przez jakieś 4 miesiące. Po 4 miesiącach się rozkalibrowała, skręcało się nią z bardzo dużym oporem, nie dało się tego w żaden sposób ustawić. Kierownica była po środku, a i tak komputer odczytywał tak, jakby ona skręcała w jedną lub w drugą stronę. Była strasznie głośna. Więc kontaktowałem się z Amazonem i no, po bardzo duży plus dla nich. Wymienili bez problemu. W momencie zgłoszenia wysłali mi już nową kierownicę, gdzie ja jeszcze starej nie wysłałem, więc no, bardzo duży plus. Po prostu jeżeli chodzi o zwroty, to Amazon jest najlepszy. Nie robią żadnego problemu i polecam tam kupować. Nawet jeżeli czegoś się nie uda kupić, czegoś takiego, jakby się chciało, no bo wiadomo, nie jest to sklep, że można sobie iść zobaczyć, dotknąć, wziąć do ręki i powiedzieć, co to jest, wiedzieć, co to jest. Niestety nie ma czegoś takiego, ale jeżeli chodzi o zwroty, to no jest po prostu super. Kilka rzeczy już u nich kupiłem, no, kilkadziesiąt nawet rzeczy u nich kupiłem, kilka musiałem zwrócić i nigdy nie było najmniejszego problemu. A mało tego, czego jeszcze nie powiedziałem wcześniej, to Amazon nawet za wysyłki zwrotne zwraca pieniądze, więc naprawdę polecam u nich kupować. Wiem, zrobiłem trochę reklamę, no ale jeżeli ktoś by się zastanawiał, gdzie można coś kupić, to Amazon ma chyba wszystko. Dobrze, my powoli już będziemy kończyć te pole. Zostały może jeszcze z dwa, może trzy krótkie przejazdy. Wysypiemy to do przyczepy, pojedziemy to sprzedać i zobaczymy po prostu, ile na tym zarobimy, bo jestem tego bardzo ciekaw.
A właśnie, jeszcze jedno. Jeżeli ktoś z was gra w Farminga 22, to proszę dajcie mi znać, jak można umyć maszyny. Bo nie widzę w ogóle w tej części jak na razie żadnej miki ciśnieniowej, ani punktu, który można myć. Także jeżeli wiecie, to dajcie mi znać, bo w internecie nie ma takich informacji jeszcze, no gdyż jest to bardzo młoda gra, niecały tydzień czasu ma. Chociaż jak wy oglądacie ten odcinek, to już będzie miała ponad tydzień. I nie mogę takiej informacji po prostu nigdzie znaleźć, więc jeżeli wiecie, to proszę dajcie mi znać, bo zachodzę w głowę i nie mogę nic wymyślić. Czemu tak jest? Znaczy, czemu tak jest? Jak to zrobić? Mam też drugiego save'a, z którego nie nagrywam odcinków i... No i tam te maszyny są po prostu tak brudne, że patrzeć na nie nie mogę, a nie mam pojęcia, jak je umyć. Dobra, tu już pozbieraliśmy wszystko. Jeszcze raz, jak się ustawiało rurę. Dobra. Przełączę się teraz do tego traktora. Wysypiemy to, co jest w kombajnie. Zobaczymy, gdzie jest najlepsza cena. Pojedziemy sprzedać. Zobaczymy, na co nas będzie po tym stać. Podejrzewam, że jeszcze na nic, no ale... Ciekawe, czy to się zmieści wszystko. A, zmieści się. Bez problemu. Dobrze. Zobaczmy, gdzie można sprzedać sorgo najlepiej. Johnson's Farmers Market. Oznacz to miejsce. Gdzie to jest? Aha, tutaj. Czyli tak, najlepiej pojechać chyba do góry i tą drogą, albo nie, tutaj pojechać, bo my jesteśmy tutaj, to pojechać tutaj na dół głównej drogi, główną drogą, za mostem w prawo. Trafimy. Żebyśmy mieli nie trafić, to jakoś się mapę włączało, nie pamiętam jak. O tak. Jak tu wyjechać do głównej drogi? Tu chyba zaraz będzie jakaś dróżka polna. Więc wracając jeszcze do tematu mycia maszyn, sprawdzałem nawet na stacji benzynowej, czy nie ma jakiejś myjni, myjki, czegokolwiek, żeby można było wyczyścić maszynę i po prostu nie ma. Nie wiem gdzie i jak to zrobić. O 19 można było kupić myjkę ciśnieniową firmy Carher, o ile dobrze pamiętam. Postawić ją sobie gdzieś, po prostu się podchodziło do niej, można było umyć maszynę. Tutaj firmy Carher nawet nie ma, więc... No po prostu nie mam zielonego pojęcia, jak to zrobić. Lusterka. No lusterka mogliby zrobić jednak trochę lepsze, no bo... Już od dawien dawna te lusterka są takie, że... No pokazują po prostu nic. Nic w nich nie widać. Oczywiście wiadomo, że nie będzie to... Nawet jeżeli by to poprawili kiedykolwiek, to raczej nie będzie to tak, jak jest na przykład w ETS-ie, że lustra są ogromne i wszystko na nich widać. No ale chociażby trochę to poprawili, bo nie dość, że pokazuje tutaj drogę, to jeszcze większość przykrywa przyczepa. No, słabe to jest. Bo żeby chociaż można było przestawiać te lusterka. Ja wiem, że w 19 był taki mod, ktoś go stworzył, nie wiem kto, nie znam autora. Że te lusterka były bardziej użyteczne. Nie wiem, czy je można było ustawić, czy
czy na jakiej zasadzie to działa, bo nie korzystałem z tego, ale wiem, że coś takiego na pewno było, bo no, rzuciło mi się to w oczy. Dobra, jak do tego skupu wjechać tu? No to uwaga. Nasze pierwsze zarobione pieniądze. O nie, ustawiłem na syp zamiast na tył. Dlatego to tak długo trwa. Się 5000. Dobrze. Mamy razem 112 tysięcy. I zobaczymy, czy jakoś nam to pomoże w rozgrywce, czy nie. Teraz tak, droga powrotna. To chyba trzeba było teraz jechać tutaj na dół. Tak, i na końcu drogi w lewo. No nie znam jeszcze kompletnie tej mapy. W 19 Felsbrunn czy Ravenport znałem te dwie mapy po prostu na pamięć. Mogłem grać bez minimapki włączonej. Tutaj jeszcze po prostu nie pamiętam, ale jak już będę wiedział, jak się tutaj poruszać, to na pewno to wyłączę. Na razie niech lepiej zostanie, żeby po prostu nie zgubić się gdzieś. Nie pojechać w inną stronę, a później wracać nie wiadomo jak długo. Dobrze, ja już sobie z powrotem na naszą gospodarkę wrócę poza odcinkiem. Na dzisiaj to by było na tyle. No i do usłyszenia następnym razem. Cześć.